Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj prezydent Wałbrzycha Roman Szołem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pan. Kolejna kadencja przed panem. Nie będę pytać, czy się pan spodziewał, czy to zaskoczenie, no bo, bo nie będę o to pytać. Natomiast zapytam o to, co właściwie to będzie w praktyce oznaczać dla pana, dla Wałbrzycha, dla mieszkańców. Ja się spodziewałam pytania, dlaczego tylko 70% i nie. dlaczego tak mało, ale rozumiem, że to już. To może pan być zapytać mieszkańców po naszym spotkaniu. Dzień dobry Państwu. Bardzo chciałem podziękować wszystkim tym, którzy głosowali na mnie w wyborach na prezydenta Wałbrzycha i z listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta. Chciałem podziękować tym, którzy na mnie głosowali, oraz zapewnić tych, którzy na mnie nie głosowali że będę robił wszystko, żeby mieli poczucie, że jestem prezydentem wszystkich Wałbrzyszan. Poszło w świat, panie prezydencie, a wróćmy do pytania. Co to oznacza dla Wałbrzycha, Wałbrzyszan i pana? No właśnie, lata. właśnie starałem się odpowiedzieć, że będę pracował tak, jakby te wybory po prostu się odbyły na zasadzie, czy należy pracować dalej w dość, powiedziałbym, sprawdzonym gronie współpracowników i z bardzo podobną liczbą, Radnych, mówię podobną, bo jest nieco mniej o dwóch radnych w tej Radzie Miejskiej. Jeśli chodzi o klub, który wspierał mnie do tej pory, to on w zasadzie zachował swoją liczebność. Oznacza to po prostu, że będziemy jeszcze szybciej kontynuowali program zmiany na lepsze naszego miasta. Tu fajerwerków nie obiecywałem, nie obiecywaliśmy. I powtarzam to również dzisiaj, że uważam, że ten mandat, który otrzymaliśmy, bo mówię tutaj o radnych, o moich współpracownikach i w końcu o mnie, jest dość mocny. Jest po 13 latach prezydentury. Uważam, że on jest dowodem na to, że być może jestem o tym przekonany, nie wszystko jest idealne, jeśli chodzi o tę pracę na rzecz... Mieszkańców i tego, i naszego miasta, ale że jest to mandat aprobujący styl, sposób Obiektywnie tempo. wejdę w słowo. Faktycznie można ocenić, że mandat jest mocny. No dobrze, to za chwilę od ogółu przejdziemy do szczegółu, ale jedna rzecz, która mnie intryguje, nie ukrywam. Kiedyś miałem okazję o to pana pytać, jak pani wiceprezydent Bielawska poszła w świat, wybrała parlament. Wtedy pytałem Pana o, o współpracowników. Czy w tej nowej kadencji będzie miał Pan zastępców? Jeśli tak, to ilu? I dzisiaj jest czas na premierę, po pierwsze, odpowiedzi na to pytanie, a po drugie, na nazwiska. Na pewno będę miał współpracowników. Współpracowników, rozumiem, zastępców, bo to jest najbardziej, ilu tych najbardziej będzie? atrakcyjna część tego pytania, jak rozumiem. Jeśli chodzi o odpowiedź. Jak wiadomo, wielkość miasta w, z punktu widzenia przepisów prawa determinuje możliwość zatrudnienia określonej liczby zastępców. Nigdy tej możliwości od 13 lat nie wykorzystałem. Walbrzych ma prawo, jeśli tak można to określić, mieć trzech zastępców prezydenta, miałem zawsze tylko jednego, a przez ostatnie pół roku w ogóle. W ogóle Jak będzie teraz? Uznałem, że po prostu tak należy z szacunku dla również kosztów. Zrobić, i jak policzyli moi współpracownicy, przez te 13 lat udało się jakoś zaoszczędzić około 4,5 miliona złotych. A jak będzie teraz? Myślę, że będę miał na pewno jednego z całą pewnością, a być może nawet dwóch, ponieważ u... trzeba, mówię o tym od pewnego czasu, wchodzimy w okres niezwykłej ofensywy. Czy przyspieszenia inwestycyjnego związanego ze środkami unijnymi. Głównie Czyli chodzi o, fund KPO. o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, KPO, fundusze z polityki spójności samej w sobie. To są tak duże pieniądze, że ja już mówię to od wielu miesięcy, że będziemy mieli na Dolnym Śląsku, i jest to już faktem, kłopot z ich rozsądnym zagospodarowaniem. I cieszę się, że Pan o tym mówi, bo za chwilę oczywiście rozminiemy ten wątek. I zastęp Będą zastępca, przy tym zajmować. Jeden z nich okay. będzie dedykowany temu, kto temu to będzie? procesowi. Nie wiem jeszcze. Mówię to zupełnie otwarcie. Nie wiem. Ja zawsze mówię tak jak uważam i specjalnie się nie, nie kryguję tutaj, jeśli to nie wymaga tego jakaś okoliczność szczególna, więc mogę powiedzieć, nie wiem. Wybory się rozstrzygnęły przedwczoraj. Przecież nie musiałem zakładać, że będę A kiedy pan się dowie? Ja nie tyle, że się dowiem, co po prostu... Kiedy pan zdecyduje, mówiąc poważnie. Tak. Myślę, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni raczej, bo przecież zaprzysiężenie nowej rady i prezydenta odbędzie się, jeśli dobrze pamiętam, na początku maja. Więc mamy trochę czasu, żeby jakoś to poukładać. Ale rzeczywiście jest tak, że do tej sfery, która będzie wymagała od nas... Jeszcze większego niż do tej pory skoncentrowania się na absorpcji środków zewnętrznych, w czym Wałbrzych jest jednym z liderujących miast w Polsce, będzie prawdopodobnie dedykowana osoba, która się tym będzie szczególnie zajmować. No to trochę już wiemy. W takim razie faktycznie przejdźmy do A osobno e, sprawy konkretu. społeczne, edukacja, wychowanie, to co tak znakomicie realizowała pani doktor Sylwia Bielawska, zanim została parlamentarzystką. Jak to będzie właśnie z wydawaniem w praktyce tych pieniędzy? Bo nie jest Pan jedynym samorządowcem, który podkreśla ogromne wyzwanie. Najpierw czekaliśmy wszyscy na te pieniądze, teraz jak już są pieniądze widzimy, że po pierwsze zostało bardzo mało czasu, po drugie nie wiadomo czy wszyscy w praktyce będą w stanie te pieniądze wydatkować, a jeszcze gdzieś na końcu chyba to jest najważniejsze, żeby te wszystkie projekty założone powstały w odpowiednich terminach no i żeby miał kto wybudować, zrealizować poszczególne inwestycje, jak to będzie w Wałbrzychu i od czego pan zacznie? To znaczy, co jest kluczowe, jak na przykład spotkamy się za kilka lat w tym studiu o podobnej porze, to jak wjadę do Wałbrzycha, to co zobaczę? To Wałbrzych będzie jeszcze piękniejszy i będzie jeszcze lepiej zorganizowanym miastem, a mówiąc bardziej konkretnie, mamy dwa obszary, w których odpowiedź na to pytanie jest zawarta. Pierwszy to jest to jest to, co się dzieje poza miastem, a nawet poza województwem. Miniona, minione na szczęście osiem lat rządów, a szczególnie ostatnie lata rządów koalicji PiS-u, to była w moim przekonaniu świadoma polityka odsuwania możliwości wykorzystania środków z KPO wiemy o sporze o praworządność i tak dalej dalej to skutkuje niestety prawdopodobnie już nieodwracalnym czy nie dającym się jakby skorygować opóźnieniem sięgającym dwóch lat? To oznacza, że część tych środków niestety prawdopodobnie nie będziemy mogli wykorzystać, oby tylko tej części pożyczkowej. To oznacza, że to co zostało, a głównie chodzi o stronę dotacyjną, najbardziej samorządy interesującą, musi być dedykowane tym, którzy mają te pieniądze my mamy, którzy mają projekty przygotowane. my mamy te projekty w Obrzychu. To, to są projekty infrastruktury drogowej, inwestycyjne, pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych w strefie ekonomicznej. to jest również termomodernizacja. to są również przygotowane projekty na duże elementy rozwoju infrastruktury miejskiej. również na przykład przystanki, również dworzec centrum przesiadkowe i tak dalej, tak dalej. ale czy my to od z KPO czy nie, będzie zdefiniowane pewnie w ciągu najbliższych kilku tygodni, bo jak pani minister Pełczyńska nawet określiła, następuje tak zwana y, aktualizacja tej, y, tego KPO, z czym poje. Hała albo jedzie do Brukseli, żeby uzyskać akceptację. Chodzi o to, żeby łatwiej te pieniądze wykorzystać. I co dla Pana jest priorytetem, jak już Pan zobaczy listę po rewizji? Znaczy, gdybym miał dzisiaj wybierać, co na co naj, naj, najszybciej, najchętniej bym przeznaczył te pieniądze, to na infrastrukturę podstawową miejską czyli infrastrukturę drogową to są drogi, wiadukty, przepusty, tereny inwestycyjne, uzbrojenie nowych terenów wokół wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. I to jest dla mnie, plus oczywiście szkoła na Podzamczu, to jest gigantyczny, gigantyczny projekt na około 70-80 milionów złotych. Ale jest jeszcze druga sfera, czyli to wszystko, co jest już na Dolnym Śląsku. Mówimy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, mówimy o polityce spójności w tej zasadniczej części. I tutaj mamy też do czynienia z pewnym opóźnieniem. Mówiłem o tym wiele miesięcy temu. Dzisiaj już mówią o tym wszyscy, część samorządów ma. Poważne problemy z przyjęciem nawet tych środków, które do nich już zostały skierowane z urzędu marszałkowskiego. To wynika ze słabości finansowej samorządów na południu Dolnego Śląska i dwa z ogromnych, z ogromny, z ogromnych problemów przygotowania projektów. Dlaczego tak jest, tak, tak to wszystko wygląda? No powiedziałbym nieoptymistycznie, nie od dwóch lat apelowaliśmy w Wałbrzychu, samorządowcy, nie tylko na południu Dolnego Śląska, że powinno nam się ułatwić absorpcję tych środków. Mimo to Urząd Marszałkowski poprzez decyzje, które nie mają nic wspólnego z merytoryką, przeniósł zarządzanie tymi środkami do Wrocławia, do innych ośrodków z IPAW-u w Wałbrzychu. Dzisiaj mamy kłopoty z podpisywaniem umów, mamy kłopoty z szybkim wykorzystaniem środków. A część gmin, mimo tego, że już dostała możliwość aplikowania, nie składa wniosku, bo jest... Tak przyduszona finansowo przez ostatnie lata rządów PIS-u, że po prostu nie ma na wkład własny. Apelujemy do. Marszałka, być może za chwilę nowego. nowego marszałka do rządu, żeby zwiększyć pomoc budżetową na rzecz tych samorządów, szczególnie małych gmin, które nawet nie mogą aplikować o wnioski. To zakładając pozytywny scenariusz, sądzi pan, że o jakich kwotach będzie pan mógł myśleć, jeśli idzie o wydatkowanie? Mówię raczej o setkach milionów złotych, miliardzie złotych łącznie niż o. Niż o dziesiątkach milionów. Mówię o naszym mieście. Mówię to choćby dlatego, że mamy w tej chwili w przygotowaniu projekt tak mobilności miejskiej, czyli zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych albo niskoemisyjnych. To jest zresztą kwestia dyskusyjna, budowa centrum przesiadkowego, budowa ścieżek rowerowych, budowa przystanków, infrastruktury sterującej ruchem albo monitorującej ruch, i nie tylko w obrzych, a również w okolicznych gminach. Co się okazuje? Niektóre gminy wolą te niewielkie swoje środki, które mają środki własne budżetowe przeznaczyć na inne, w ich ocenie jeszcze bardziej potrzebne, potrzebne projekty, bo nie starcza im na wkład własny do projektu, na przykład rozwoju publicznej komunikacji. Mówiliśmy o tym od wielu miesięcy, niespecjalnie nie słuchano nas, a dzisiaj jesteśmy właściwie w ogromnej presji czasowej. Czyli nowy zarząd województwa, z tego co pan mówi, ma wiele rzeczy do zrobienia na już. Natomiast pytanie jest takie, kogo by pan wskazał właściwie na nowego marszałka? Kto byłby dla pana albo jest naturalnym kandydatem na to stanowisko? Znaczy, po pierwsze, chyba mamy dopiero dosłownie godziny od. Jakby decyzji Państwowej komisji wyborczej o, Ale, o mandatach. Przepraszam, że wjedę w słowo. Mniej więcej za miesiąc o tej porze tego marszałka już powinniśmy znać, więc to jest z jednej strony dużo czasu, z drugiej bardzo mało. Kogo by powiedział, pan powiedział, że jest jeszcze sporo czasu, żeby przeprowadzić dyskusję. Wydaje się, że y, sądząc po liczbie mandatów, że będzie to y, stabilna koalicja sił y, jakby w jakimś sensie powielających model koalicji 15 października czyli mówimy tu o, o dominującej, dominującym klubie koalicji obywatelskiej również z pomocą czy ze wsparciem trzeciej drogi być może być może jeszcze lewicy mówię być może bo czytałem te dane o, o przyznanych mandatach dosłownie wczoraj późnym wieczorem i dzisiaj rano więc to jest świeża sprawa No myślę, że ta koalicja powinna być stabilna i oczywiście bez udziału tych wszystkich, którzy tak dramatycznie źle zapisali się w historii Dolnego Śląska koalicją PIS-u i tak zwanych bezpartyjnych samorządowców. Ponawiam pytanie. Kto byłby dla Pana idealnym partnerem do rozmów na stanowisku marszałka? Z perspektywy prezydenta Włoch? No myślę, że ten, myślę, że ten, ten koalicyjne porozumienie no musi wy, wypracować, wydyskutować najlepszą, najlepszą Y, 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 propozycje. Nie potrafię i nie chcę chyba nawet dzisiaj personalizować tej, y, tej propozycji, bo uważam, że ona będzie wynikiem no, koalicyjnych rozmów I, i to one zawsze są niezwykle trudne, niezwykle mówiąc trudne, eufemistycznie, bo między innymi wchodzą w grę personalia, więc ja w ogóle bardzo niechętnie, jak, jak pewnie zauważył pan po naszych wielokrotnych rozmowach, y, niechętnie w ogóle się odnoszę do personaliów, bo uważam, że one są. Niestety W jakimś sensie ale, trochę trudno. Ale za każdym razem próbuję i jeszcze spróbuję na koniec, chociaż mamy bardzo mało czasu, więc proszę o krótką, konkretną odpowiedź. W kampanii samorządowej wspierał pan między innymi, pana prezydenta Jacka Sutryka. No tak się składa, że w stolicy regionu będziemy mieć dogrywkę. Pan prezydent Sutryk zmierzy się ponownie z panią Izabelą Bodnar. Wrocławiani dali, dali wyraźnie wyraz temu, jak to jak to widzą, no bo te różnice są bardzo, bardzo małe. Jak pan sądzi, jakie będzie rozstrzygnięcie za półtora tygodnia? I z czego może wynikać taki, a nie inny wynik? Wierzę głęboko, że ten, ten czas niepełna dwóch tygodni będzie czasem refleksji dla wrocławian, wyborców we Wrocławiu, że muszą ocenić, czy rzeczywiście chcą wybierać prezydenta, który ma za sobą pięć lat. Niełatwiej pre prezydentury w czasach... Niełatwej y, koabitacji z y, antysamorządowym rządem PiSu i z wszystkimi tego pozytywami i jakimiś słabościami, ale jednak w mieście, które zyskuje w każdym miejscu w Europie, jeśli chodzi o rankingi w każdym wymiarze, czy mają też ochotę głosować na wizerunkową, że tak powiem, wizerunkowy projekt, który jako żywo przypomina czasy Stana Tymińskiego. No ale... No to mocna ocena. No ja bym powiedział, że ja do tej pory nie, nie potrafię z tych wypowiedzi kontrkandydata pana prezydenta Sutryka wy, wyłuskać jakiegoś konkretu, jaki ma być Wrocław inny, lepszy niż ten, który wiemy, że rozwija się tak wspaniale. Więc być może te Musimy dwa tygodnie... Musimy kończyć, panie prezydencie. Jeśli pani, pani, pani... Pretendentka zdecyduje się na, na debatę, bo ma z tym, zdaje się, jakiś poważny problem, no to będzie może okazja do posłuchania. Mam nadzieję, że ta debata odbędzie się właśnie na antenie Radia Wrocław. Szczegóły zapewne niebawem. Roman i prezydent Wałbrzych, był gościem rozmowy. Dnia. bardzo dziękuję za spotkanie. Pięknego dnia życzymy. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panu.